No i tak właśnie wygląda w miarę dobrze przylutowane ESC. Wyglądają przylutowane ESC do PDB. Nie za krótko uciąłem, nie za długo akurat. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z tymi zaślepkami na ESC. Całkiem, że tak powiem, przyzwoicie. Udało mi się przymocować te bezpieczniki na ESC Flycolor. Akurat nie udało się tego nagrać, ale to nic, zobaczcie, tak to właśnie wygląda. Na takie małe tie wrapy to jest poprzyczepiane i bardzo, bardzo fajnie i bardzo solidnie. To mam nadzieję będzie chroniło te moje ESC. No zobaczymy. Teraz przymocuję kawałek przewodu, takiego grubego przewodu 12 AVG. Są zwolennicy, są przeciwnicy robienia w ten sposób. Zwolennicy tak mówią, że w razie upadku, w razie wyciągnięcia baterii, w razie odpadnięcia baterii można wyrwać ten konektor i tutaj może się złamać to. Dlatego ja też tak zrobię, ponieważ to PDB jest dość drogie, dlatego będę wolał na takim króciutkim przewodzie przylutować właśnie ten konektor i on wtedy będzie się naddawał w razie wyciągnięcia baterii, w razie wyrwania baterii, to będzie się lekko odginał. Do tego teraz jeszcze przymocuję kamerę FPV Foxer, no i ten nadajnik przyjdzie pod 12V i tutaj VTX, czyli wideo transmitter i ground, a tutaj pod te trzy pady to jest 5V, ground i kamera. I kamera będzie właśnie pod 5V, bo ona działa od 5 do 22V, więc ją pod 5V przylutuję.
Jak widzicie, tutaj przylutowałem kondensator i w ten sposób właśnie on będzie w miarę stabilny i będzie tutaj w miarę bezpiecznie. I tak samo flight controller przylutowałem już pod konektory i zasilimy ten flight controller przez to, że on jest F4 Revo. Zasilimy go prosto z baterii, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy on będzie działał nie tylko z 5 V, ale od razu z 16 V. Także teraz przylotowuję ESC do flight controllera i sprawdzimy, jak to wygląda. Thank you.